Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie. Ich wypiętrzanie zaczęło się około 500 milionów lat temu. Zimą, kiedy temperatura spada poniżej zera, Góry Świętokrzyskie przyciągają swoimi walorami turystów z różnych zakątków Polski. Żeby lepiej poznać zaplecze, poprosiłem o pomoc eksperta. W regionie świętokrzyskim mamy 9 lokalizacji do jazdy na nartach. Dwa z nich mieszczą się w Kielcach. Jest to Góra Telegraf i Góra Pierścienica. Poza tym możemy pojeździć w Krajnie, tam też jest najdłuższy stok, bo około kilometra, idealnie stworzony dla początkujących. W Krajnie oprócz bardzo dobrze przygotowanego stoku buduje się również profesjonalny snowpark z dwiema trasami, dla średnio i mocno zaawansowanych. Jeśli tylko pojawią się na nim pierwsi narciarze, na pewno się tam wybiorę. Możemy pojeździć też w Tumlinie, w Bodzentynie, na Górze Miejskiej, w Bałtowie, czyli Szwajcaria Bałtowska znana nie tylko z Parku Jurajskiego. Ponadto w tym roku, w tym sezonie ruszył ośrodek narciarski w Konarach w gminie Klimontów. I też warto wspomnieć o tym, że na nartach możemy pojeździć nawet w Sandomierzu, na Górze Słonecznej w Parku Piszczele. Zanim jednak postawiłem pierwsze w tym sezonie kroki na nartach, odwiedziłem Targi Kielce, gdzie jak co roku odbywa się wystawa sprzętu zimowego. Dzięki poradom specjalistów mogłem prawidłowo dopasować sprzęt oraz spróbować swoich sił na symulatorze jazdy. Ja jadę na krechę! Teraz nie pozostało mi nic, jak ruszyć w region, żeby doświadczyć przyjemności z jazdy na nartach. Na początek stadion, który położony jest na północnym zboczu Góry Pierścienicy w odległości około 1 km od centrum miasta. Znajduje się tutaj wyciąg narciarski, z którego korzystają najmłodsi oraz doświadczeni narciarze, jak i snowboardziści. Jest także szkółka narciarska oraz serwis i powyższania sprzętu. Stadion to fajna alternatywa dla tych, którzy nie mają czasu na dalekie wyjazdy poza miasto. Bardziej zaawansowanym polecam stok narciarski Telegraf, który znajduje się na północnym zboczu tej góry. Przed sezonem zamontowano tam 4-osobowy wyciąg krzesełkowy, który naprawdę robi super wrażenie. Stok jest wspaniale przygotowany, szczególnie tutaj na Telegrafie. Widać nowy wyciąg siodełkowy, no jest coś rewelacyjnego jak na Kielce. Poza tym, to jest, mi się wydaje, a w zimę najlepsza rozrywka, jaka może być dla dzieci, młodzieży, nawet dla starszych ludzi, bo to jest na pewno odskocznia od codzienności, rozerwanie się i fajna frajda na pewno. No i co, gotowy do jazdy? No nie jestem gotowy, ale pierwszy raz mam nadzieję, że się nie wywrócę. Trzymajcie za mnie kciuki.
koniec powracamy do Krajna, żeby zobaczyć, co dzieje się na profesjonalnie wybudowanym snowparku. Poznałem tam ludzi, dla których zima, narty i snowboard to prawdziwa pasja. Mamy fajne dziewczyny w regionie, jest śnieg, jest zimno, ludzie są zadowoleni, czerpią fan z jazdy tutaj na parku na przykład. Nie chce mi się jeździć na przykład w góry, gdyż trzeba poświęcić na to cały dzień, prawda, albo no, nawet więcej. A tutaj mogę po prostu po pracy wyskoczyć sobie. Zwolennicy uprawiania bardziej ekstremalnego narciarstwa czy snowboardu mają pole do popisu i gdzie trenować. Nie muszą wyjeżdżać gdzieś w góry. A jest coraz więcej ludzi, nie tylko deskarzy, ale również narciarzy. Jeździ dużo dziewczyn, także zaczyna się to rozwijać i to w bardzo szybkim tempie. Tym bardziej, że mamy stok, snowpark w takim regionie, że mamy naprawdę wszędzie jest, z każdego punktu w Polsce jest tu blisko, można tak powiedzieć, zwłaszcza z centralnej Polski. Ja po prostu to robię dla przyjemności. Jest zimą co robić, ale i latem też byśmy znaleźli rozrywkę. Góry Świętokrzyskie są świetnym rozwiązaniem zarówno dla początkujących, jak i dla średnio zaawansowanych. No i przede wszystkim dla tych, którzy mają zaledwie kilka godzin, czy też tylko weekend na jazdę. Także nie trzeba jechać w teatr, żeby pojeździć na nartach. Zapraszam wszystkich na nasze stoki w Kielcach i w okolicy Kielc, w ogóle do Gór Świętokrzyskich, bo naprawdę warto, niedaleko, a frajda jest niesamowita. Mariusz Jurasik, odkryłem Świętokrzyskie Stoki.